Największa farma fotowoltaiczna powstała w Słupsku. Jest w stanie zaopatrzyć w energię 30% słupskich gospodarstw domowych. To już tradycja. W Ustce po raz 18 spotkali się dawni piłkarze Cieślików Słupsk. Twórcy filmu Zobacz mnie u prezydent Słupska. Podczas spotkania rozmawiano o nagrodzonej produkcji i jej przesłaniu społecznym. Polenergia otworzyła w Słupsku farmę fotowoltaiczną. Inwestycja powstała w północno-zachodniej części miasta, w pobliżu składowiska odpadów przy granicy ze Strzelinem. Na terenie inwestycji zamontowano ponad 73 tysiące modułów fotowoltaicznych, a także 7 stacji transformatorowych niskich i średnich napięć. Jest to nasza piąta farma fotowoltaiczna i największa, o mocy 45 MW. Co oznacza, że w ciągu roku może produkować około 48 tysięcy MWh, a co z kolei oznacza, że możemy dostarczyć energię do prawie 24 tysięcy gospodarstw domowych. Jeśli sobie popatrzymy na miasto Słupsk, które liczy 80 tysięcy mieszkańców, to będzie około 30% gospodarstw domowych Słupska. Elektrownia została podłączona do lokalnej sieci dystrybucji energii. Firmy z obszaru energii odnawialnej lubią inwestować w Słupsku i w regionie. Pomorze Środkowe słynie bowiem z farm wiatrowych, a od niedawna powstają tu także elektrownie słoneczne. Słupsk na tą współpracę jest bardzo otwarty. Mamy w Słupsku z partnerami, także z całego powiatu słupskiego, bardzo piękny projekt, klaster bioenergetyczny i się wpisujemy także wykorzystanie zielonej energii dla dobra nas, mieszkańców miasta, Polski. Polenergia nie tylko inwestuje w elektrownie fotowoltaiczne, ale także przygotowuje budowę 3 morskich farm wiatrowych. Inwestycja jest mocno zaawansowana. To już tradycja. W Ustce odbył się 18 zjazd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki Słupsk. Kiedyś młodzi chłopcy, a dziś panowie po 60 i 70 spędzili 3 dni, by powspominać piękne czasy, pooglądać archiwalne zdjęcia, wycinki prasowe i pamiątki z poprzednich zjazdów. Z wielkim zaciekawieniem oglądano mecze piłkarskie Euro 2024. Granie w Cieślikach to była wielka duma i honor. W latach 60. i 70. XX wieku Cieśliki były kuźnią piłkarskich talentów w Grodzie nad Słupią. 3 wychowanków grało w reprezentacji Polski seniorów. Świętej pamięci Mirosław Justek, Czesław Boguszewicz i Ryszard Szpakowski, a Tadeusz Czubak w reprezentacji juniorów. Kilkunastu piłkarzy ze Słupska występowało w zespołach dzisiejszej ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi. Wielu ukończyło studia wyższe. Założycielem i trenerem klubu był Marian Boratyński, któremu później w sprawach organizacyjnych pomagali świętej pamięci Jerzy Krzysztofowicz i świętej pamięci Jan Szumski. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło 31 osób, wśród nich byli m.in. Tadeusz Czubak, Zygmunt Gilewski, Waldemar Puzon, Mieczysław Worona, Zdzisław Jedynak, Sylwester Abramski, Mariusz Batura, Mirosław Kowalewski, Ryszard Bućko, Krzysztof Niekrasz, Grzegorz Butrym, Sławomir Kozłowski, Karol Kawalec, Witold Mazgis, Janusz Gołaszewski, z Niemiec przyjechał Roman Pozorski. Jerzy Podskarbi zrobił i przekazał pamiątkowe gadżety z nazwą ulicy. Każdy też otrzymał okolicznościową koszulkę. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Rada Miasta nadała jednej z ulic Słupska nazwę MKS Cieśliki. Pamiętano też o kolegach, którzy już nie żyją. Zapalono znicze. Takie spotkania w rodzinnej atmosferze dawnych Cieślików to wyjątek w naszym regionie, a być może i w kraju. Osoby zaangażowane w produkcję nagrodzonego klipu Zobacz mnie spotkały się z Krystyną Danilecką Wojewódzką. Prezydentka Słupska zaprosiła twórców filmu do swojego gabinetu, aby porozmawiać o nagrodzie, filmie i procesie jego powstawania, ale również o ważnym i trudnym problemie w nim poruszanym – autyzmie. W spotkaniu uczestniczyli główni twórcy. Jacek Szuba, reżyser przedsięwzięcia, zaprezentował ekipę i nagrodę, którą zdobyła produkcja telewizji Słupsk. Kryształowy ekran. Natomiast to jest rzecz, która jest wynikiem pracy i współpracy ze wszystkimi, którzy tutaj są. Jeszcze z wieloma innymi osobami, no ale wtedy musielibyśmy salę sesyjną chyba wziąć.
Uczestnicy spotkania opowiedzieli o swoim zaangażowaniu w produkcję klipu. Rozmawiano także o autyzmie i miejscu osób dotkniętych tą chorobą w społeczeństwie. Prezydentka Krystyna Danilecka-Wojewódzka wręczyła filmowcom drobne prezenty związane ze Słupskiem. Spot społeczny Zobacz mnie, nie wybrałem sobie autyzmu, jestem wyjątkowy jak ty, który powstał w telewizji Słupsk, wygrał finał ogólnopolskiego konkursu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej To nas dotyczy. Klip był bezkonkurencyjny w kategorii społecznie wrażliwi. W konkursie wystartowało ponad 100 lokalnych stacji telewizyjnych z Polski. Produkcja poświęcona jest osobom ze spektrum autyzmu. Dotyczy głównie dzieci i młodzieży. Autorem scenariusza jest Magdalena Czernichowska, reżyserem Jacek Szuba. Za montaż odpowiedzialny był Kacper Zieliński, a za grafikę i animację Magdalena Zblewska. Ponadto w produkcję klipu zaangażowanych było wiele innych osób związanych z telewizją Słupsk oraz ze szkołą podstawową numer 2 w Słupsku. Samorządowcy z regionu słupskiego spotkali się po raz pierwszy w nowej kadencji w ramach konwentu wójtów i burmistrzów powiatu słupskiego. W spotkaniu w Rowach uczestniczyli również zaproszeni goście, w tym dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, doradca w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Samsonowicz, a także przedstawiciele Słupskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Pożarnej. Pierwsze spotkanie w tej kadencji było nie tylko okazją do zapoznania się nowych samorządowców, ale także było sposobnością do dyskusji na tematy wspólnych działań promocyjnych gmin i powiatu, inwestycji w Ustce i pasie nadmorskim, potrzeby rozbudowy portu w Ustce, a także wspólnych kierunków rozwoju powiatu i regionu słupskiego oraz wyzwań, przed jakimi znajdują się samorządy. 70. rocznicę działalności świętował Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza. Z tej okazji na terenie placówki odbył się festyn. Pensjonariusze Leśnej Oazy zaprezentowali swoje talenty. Stoiska wystawiły także inne placówki opieki społecznej oraz zaprzyjaźnione organizacje. Leśna Oaza to miejsce nie tylko opieki takiej nad osobami, które potrzebują tej całodobowej opieki, bo są już dotknięte różnymi chorobami, ale to naprawdę prawdziwy drugi dom, a dla niektórych pierwszy. Przed wojną w budynku przy ulicy Leśnej w Słupsku działała placówka opiekuńcza dla potrzebujących. Po wojnie władze polskie także zorganizowały pomoc osobom starszym, jednak przez pierwsze lata kilka razy zmieniała swoją działalność. Dom starców, który wielokrotnie zmieniał nazwę, bo w 1948 roku stał się domem opieki dla dorosłych, a później domem rencisty, początkowo działał przy ulicy Kopernika, a później przeniesiony został na ulicę Morcinka. I właśnie tutaj wracamy do naszej najważniejszej historii. W 1954 roku decyzją Prezydium Rady Narodowej budynek przy ulicy Leśnej został przekazany na rzecz pomocy społecznej. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przebywa 86 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W placówce na stałe pracuje 61 osób.